wydaje mi się, że my patrzymy na przyszłość Unii Europejskiej tak, ale najchętniej komentujemy to, co już było. Nie ulega wątpliwości, że przygotowana dyrektywa usługowa, ona była przygotowywana, można powiedzieć, w czasach pokoju, kiedy nie było kryzysu. Dzisiaj, kiedy jest kryzys, nie wyobrażam sobie, żeby w następnej kadencji Parlamentu Europejskiego ta dyrektywa nie podlegała zmianom. No, po prostu będzie, mam nadzieję, podlegała zmianom. Tym samym spowoduje większą konkurencyjność europejskiej gospodarki i będzie cel najważniejszy realizowany, który dzisiaj jest przed Europą, o czym mało jeszcze mówiliśmy, ale mam nadzieję, że w tych debatach poruszymy ten temat, to jest bezrobocie. Bo jakby przygotowanie się trochę partii politycznych do tych kampanii wyborczych, pisanie programów, ono jeszcze następowało w tym czasie, kiedy nikt nie spodziewał się, że w roku 2009 czy w roku 2010-2011 będziemy mieli największy problem, jaki jest w Europie, czyli rosnące bezrobocie. I bez odpowiedzi na pytanie, jak wspólnie w Europie walczyć o tworzenie nowych miejsc pracy, jak gwarantować podstawowe prawa pracownicze, nie ma szans na poważną debatę z społeczeństwem. Coś, co też jest ważne w kontekście kryzysu, to jest wspólna waluta. Dzisiaj trzeba zdać sobie sprawę, że nie ma szans w związku z również z wielkim deficytem i z problemami związanymi z kursem, aby Polska wstąpiła do strefy euro ani w roku 2012, to jest niemożliwe, pewnie nawet 2013 czy 2014, a najwcześniej trzeba planować wejście Polski do RM2 w tym czasie, kiedy poradzimy sobie z deficytem. Jakże ważne jest więc, aby polityka budżetowa w poszczególnych krajach członkowskich, w tym również Polsce, a nas to najbardziej interesuje, była prowadzona w sposób przewidywalny, bo to gwarantuje, że w ramach Unii Europejskiej będziemy mogli osiągać kolejne cele. Niestety błędy popełnione przez ostatnie kilkanaście miesięcy czy kilka lat spowodowały, że oddala się ten cel, jakim było wstąpienie Polski do strefy euro na najbliższe lata. I to jest poważne wyzwanie. Politycy dzisiaj muszą się niezwykle poważnie nad tym zastanowić. Wspólnie z ekonomistami, z Narodowym Bankiem Polskim. Co zrobić, aby jednak ten cel przybliżyć, żeby nie oddalać wejścia Polski do strefy euro właśnie na ten niewiadomy czas po roku gdzieś 2015, jak niektórzy przewidują. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zacznę od traktatu i powtórzę, traktat z Lizbony absolutnie tak i tak dla Karty Praw Podstawowych. I to nie jest tylko problem już prezydenta, ale Karta Praw Podstawowych to jest problem środowiska Platformy Obywatelskiej, który to premier Donald Tusk nie podpisał się pod pełną Kartą Praw Podstawowych, a mógł to uczynić, więc to również pokazuje, że nie warto zawierać takich zgniłych kompromisów, bo one po prostu nic nie dają. I traktat byłby przez Polskę przyjęty, łącznie z Kartą Praw Podstawowych, a tak może zostanie przyjęty, ale na pewno bez tej części, która reguluje również prawa ludzi. Jeżeli chodzi o dyrektywę usługową, jak przekonywać, wspomniał o tym pan Dariusz Rosati, jak przekonywać naszych kolegów w Parlamencie Europejskim. No, tak jak już wcześniej powiedziałem, dyrektywa usługowa, która była przygotowywana przed tym, zanim mogliśmy naocznie zobaczyć, jakie są skutki kryzysu, była przygotowana w innych okolicznościach i ta dyrektywa dzisiaj absolutnie nie gwarantuje pełnej swobody świadczeń usług w Unii Europejskiej, również dla polskich i nie tylko polskich przedsiębiorstw. Tym samym osłabia to konkurencyjność Unii Europejskiej w świecie, bo nie jest wykorzystany w pełni nasz polski potencjał. Tym trzeba absolutnie przekonywać naszych partnerów Unii Europejskiej do takiego rozumienia współdziałania całej Unii Europejskiej. Kiedy mówimy o przynależności do frakcji, kiedy mówimy o przynależności czy o tych następnych latach w Parlamencie Europejskim, jednak powracam do głównego tematu. Nie wyobrażam sobie, żeby mówić tylko i wyłącznie w kontekście takiej pełnej integracji poszczególnych krajów, a nie myśleć o integracji społeczeństwa europejskiego w perspektywie walki z bezrobociem i walki z kryzysem. To będzie najważniejsze
dla nas wszystkich, nie tylko w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, dla poszczególnych krajów, dla całych, dla społeczeństwa europejskiego. Bezrobocie i skutki dla przyszłych pokoleń są rzeczywiście jeszcze nieprzewidywalne, ale na pewno to będzie, będzie bardzo, bardzo niekorzystne. I są pewne różnice między poszczególnymi frakcjami. Kiedy socjaliści proponowali w miarę wcześniej pewne rozwiązania chroniące konsumentów, te rozwiązania były odrzucane przez liberałów i odrzucane były również przez EPP, przez chadecką część Parlamentu Europejskiego. Dzisiaj pewnie jest większa chęć takiego współdziałania wszystkich sił politycznych w Parlamencie Europejskim, ale na pewno są różne drogi. Liberałowie powiedzą więcej swobód i rynku, my powiemy na pewno więcej wspólnych standardów i ochrony tych, którzy mają najtrudniejszą sytuację. Ci, którzy pracują za najniższą pensję, ci, którzy tracą miejsca pracy. Więc te regulacje na szczeblu Unii Europejskiej również muszą być wprowadzane. Czy opowiadamy się za tworzeniem dzisiaj wspólnej armii? I mógł to proponować Jarosław Kaczyński kilka lat temu, kiedy gospodarka w Unii Europejskiej, ja się z tym nie zgadzam oczywiście, ale kiedy gospodarka rozwijała się w tempie kilku procent, 5-6% w Polsce, 2-3% w krajach starej Unii Europejskiej, a w sytuacji, kiedy mamy recesję, która dotyka praktycznie wszystkie kraje Unii Europejskiej, myślenie o dodatkowych wydatkach na tego typu cele jest po prostu nierealne, niemożliwe. Zapomnijmy o takim myśleniu i chyba, że tak powiem trochę pół żartem, pół serio, po to, żeby tworzyć właśnie te miejsca pracy, ale to naprawdę nie tędy droga, więc z naszej strony nie jest to cel, który chcielibyśmy, czy będziemy popierać. Prawo weta. Czy powinno ono zostać utrzymane? Otóż zwracam uwagę na problem Unii Europejskiej w relacjach społeczeństwo, rząd, Komisja Europejska, Parlament Europejski. Otóż często kraje, czy rządy konkretnie, które stosowały prawo weta, robiły to w danej sprawie wbrew oczekiwaniu większości danego społeczeństwa. I tak jest na przykład w przypadku niepodpisania traktatu, jedno z drugim może ma mniejszy związek, ale niepodpisanie traktatu z Lizbony przez pana prezydenta na tym etapie, w sytuacji, kiedy zdecydowana większość społeczeństwa opowiada się za tym traktatem. Jak to zmienić, jak wyjść z takiej oto sytuacji? No oddać właśnie więcej decyzji społeczeństwu europejskiemu. I traktat z Lizbony to taką szansę daje, bo wtedy będzie można zorganizować w takich czy w innych sprawach ogólnoeuropejskie referendum. I nie tylko Polacy, ale też inne narody będą mogły się wypowiedzieć w danej niezwykle ważnej sprawie dla Unii Europejskiej, a nie będą o tym decydować tylko i wyłącznie elity, a to spowoduje, że ludzie zainteresują się w większym stopniu Unią Europejską jako instytucją, która rozwiązuje ich problemy i pyta się o zdanie. O wartościach chrześcijańskich, podobnie jak Dariusz Rosati, w pełni podpisuje się tutaj pod tym, o czym powiedział i jak to przedstawił pan ambasador. Gdybyśmy chcieli tutaj zawężyć jakby ten punkt myślenia, to nie zrealizujemy możliwości rozszerzenia Unii Europejskiej nie tylko o Turcję, ale też problemy byłyby pewne choćby na Bałkanach, na Ukrainie.